Siema widzowie, ogólnie dzisiaj w odcinku sobie zagramy w Jaybreaka. Ja jestem ogólnie totalnym noobem i lamusem w tą gierkę i w ogóle nie umiem w nią grać, więc my sobie tutaj spróbujemy wygrać ją. Ogólnie, co się tutaj dzieje? Nie wiem, co się tutaj dzieje, mam chyba jakieś lagi, ale dobra, idziemy sobie tutaj pull open, czyli sobie zejdziemy wentami, bo ja jestem totalnym noobem w tą grę i postaramy się dzisiaj być tacy w miarę dobrzy w tą giereczkę. Zobaczymy, czy nam się tutaj uda w Jaybreaka. No i teraz tak, bo jak wiecie tutaj, to jest moje nowe konto w Robloxie, które ma dosłownie z miesiąc czasu mam je, ponieważ stare zostało, jakby nie mam już dostępu do niego. No i wiecie, mam tylko podstawowe auto, więc sobie zobaczymy, jak taki noob jak ja, czy może w ogóle jakoś dużo w miarę kasy zarobić, sobie przetestujemy. Zablokujmy sobie auto, żeby nikt nam tutaj nie wszedł, bo mimo że ile mamy? Mamy 24 tysiące kaski, okej. Spoko, weźmy sobie jakiś pistolet, by się przydał. Czekajcie, chodźmy tutaj. Zobaczmy, jakie ja mam pistolety odblokowane. Dobra, mam pistolet. Nie mam nawet shotguna ani nic. Słuchajcie, bierzemy sobie, musimy zakupić shotguna, bo nie ma bata inaczej. I AK-47 by się przydał. Już na start tracimy naszą całą kasę, którą miałem kiedykolwiek tam zarobioną. Ale mówi się trudno, po prostu defensywa to jest też bardzo ważna w tej gierce. No bo inaczej was policjanci mogą złapać, a tego chyba nie chcemy, więc dobra, jesteśmy już w sumie gotowi w miarę. I teraz tak, chodźmy sobie jakiś rabunek może obrabować. Właśnie, to jest najlepszy. Szkoda, że akurat zacząłem nagrywać odcinek, gdy jest deszcz w tej grze, ale powinniśmy dać radę chyba, co nie, zobaczymy. Jak na razie tutaj sobie jedziemy do tych banków i tych innych rzeczy. Tam jest pociąg w ogóle. Do pociągu już nie dam rady, bo już, no jak widzicie, bym musiał tak, to nie zbyt się już opłaca, więc pociąg sobie zostawimy. Mamy tutaj, oni teraz aktualnie obrabowują bank i jubiler, ale może, o, tutaj jest ten, jak to się nazywa? Zapomniałem, jak się nazywa ten miejscówka, ale niestety tutaj, o, to jest tomb, no tomb, niestety tutaj nikogo nie ma, więc musimy sobie zrezygnować i musimy coś obrabować. Widzowie, przydałoby się jakąś fajną miejscówkę znaleźć. Ja jeszcze niestety, jak widzicie, noobem totalnym, nawet nie mam żadnego skina do tego auta, więc tutaj będzie trochę problem, ale myślę, że może ktoś zaraz nam otworzy jakiś bank czy coś i będzie mega spoko. Dobra, tutaj jest bank, co nie? O nie, to jest uważajcie! O nie, nie! Naprawdę. Naprawdę. Dobra, to ogólnie jest drugi dzień mojej przygody. No i niezbyt na razie tutaj mi wychodzi. Ale wiecie, to już jest dzień, już nie jest noc, więc teraz ja będę bardziej lepiej widział czy coś. I ktoś mnie tutaj w ogóle potrącił. No nie dziwię się, jak mam takie lamerskie auto, które, kurczę, jedzie jak nie wiem co. Jedzie gorzej niż jakiś motor dosłownie, co nie? Więc taki, tak słabo trochę. No ale dobra, lecimy sobie, może damy radę. Mam nadzieję, że tym razem znowu nie będzie policjanta tego, bo ciągle mnie aresztuje jeden policjant, ciągle tylko ten jeden policjant mnie aresztuje. No i teraz tak, jest otwarty, co? Ej, co jest? Czemu jakieś światła włączyli tutaj? Ej, co jest? Tu jest, ej, wow, damy radę. Nie wierzę. Bruch, nie. O, dobra, gość miał kartę, nice, dobra. Udało nam się, to jest jakiś nowy rabunek w ogóle. Co się dzieje? Ej, ja nigdy nie byłem w tym rabunku. Tutaj trzeba coś otwierać, tylko ja nie wiem, jak to się... Może to tutaj, czekajcie, a to tutaj się chyba idzie. O, tu, dobra. I tutaj trzeba podłożyć dynamit i teraz musimy kampić na tych, na policjantów, żeby nas tutaj nie zniszczyli. Ale mamy to jakiś nowy rabunek, którego dosłownie nigdy nie widziałem, więc mega spoko. No i jak na razie tutaj chyba nie będzie żadnych policjantów. Czemu oni się odsunęli ode mnie w ogóle? Bardzo dziwne. Ale dobra, lecimy sobie, zdobywamy kasę, no i let's go, tutaj za 2000 kasy mamy, zbieramy sobie, no nie jest to niby jakoś dużo, ale wiecie, to jest zawsze coś, jakiś nowy rabunek jest, więc mega git. Trzeba uważać teraz na policjanta, co nie, bo tu może być, policja jest, czekajcie, trzeba go zabić, uważajcie, czekajcie, niech oni go zabiją, ja będę sobie zbierał kasę, co nie. Czekajcie, zbieramy sobie kasę, dobra, mamy już dość kasy i teraz tak, czekajcie. Bo tutaj jest policjant. Dobra, lecimy, wychodzimy stąd. Musimy dać radę, może ich złapie, a mnie nie, więc my uciekamy. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Ej, o nie, gdzie ja... Ej, ja wyszedłem... Ja nawet nie wiem, gdzie ja... Czekajcie, break, dobra. Okej, ja uciekłem już. Dobra, rozumiem już, o co chodzi. Widzieliście to? Ale fajny rabunek nowy. Nie, goni mnie!
Dobra. Leży. Leży, leży. Bierzemy sobie to. Kartę mamy. Teraz bierzemy tego drugiego policjanta. Dobra, leży drugi policjant. I odbieramy nasz wóz. Aha, to nie było nasze auto. Skradliśmy je. Ale dobra, czekajcie, gdzie jest nasze auto? Dobra, to już będzie nasze auto, okej? Okay? Weźmy sobie na przykład te, bez syren, co nie? Ale naprawdę, ten nowy jakby rabunek, którego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy on jest w ogóle nowy, ale którego jeszcze nie widziałem w ogóle. Co to jest? Ile tu policjantów? Jezu. Dam radę, dałem radę. Kurde, czekajcie widzowie, ej, daję radę, nice. Ja nie wiedziałem, że jestem taki dobry. Patrzcie, patrzcie. Nie, co jest? Kolejny policjant. Patrzcie, co jest? Ile zabiłem policjantów. Ale jestem prostym w tą grę, naprawdę. O nie, przegrywam. Oła. Kurde, zabił mnie. Nice, ale trudno, on jakby nie jestem w więzieniu, więc mega S. Patrzcie, widzę, tutaj mamy nasze pistolety i przeżyliśmy. Mamy tu już nagrania 6 minut dopiero, dobra. Myślę, że damy sobie jeszcze radę obrabować jedną tutaj rzecz. Mam nadzieję przynajmniej. No i chodźmy teraz tutaj, dobra. Ostatni rabunek jakiś zrobimy sobie i to będzie na dzisiaj koniec, bo nie chcę też robić jakichś mega długich odcinków, bo nie mam zbytnio czasu. Ale myślę, że damy radę. Dobra, chodźmy na jeszcze ostatni rabunek. No nie gadaj, że ten gość mi znowu. Naprawdę? Czekajcie, trzeba go tutaj wyeliminować. Mój aim jest do kitu. Mój aim jest do kitu, naprawdę. Ja nie umiem strzelać w ogóle. Dobra, o, mamy kartę. Mamy kartę, nice, widzę. Tylko teraz patrzcie, bo jeżeli my pójdziemy tutaj, no dobra, chodźmy. Oni będą kampić na samej górze, ja jestem pewien, co nie? Dobra, weźmy tego gościa ze z nami. Idzie ktoś? Nie, no dobra, on to sam będę obrabowywał. Mówi się trudno. Pomimo, że policjanci jakby zaraz mnie tutaj zniszczą, no ale trudno się mówi. W sensie wiecie, no bo oni będą kampić, aż wyjdę. No więc będzie trochę problem, ale myślę, że może jakoś muszę być chytrzy od nich, jakby to powiedzieć. Chytrzy od policjantów i jakoś to przewidzieć, widzowie. Jakoś tak uciec. Czekajcie, bo ja tutaj mistykuję w ogóle. Czekajcie. Ja jestem, o kurczę. Dobra, chodźmy tutaj. Skradamy się. No i myślę, że damy radę ten ostatni rabunek zrobić. Dobra, nice. My być właśnie chytrzy od nich i uważać, czy możemy jakoś może zgliczować grę, w sensie zobaczyć, czy oni nie kampią na przykład, ci policjanci. Oła! Co? Ej, co to było? Aha, ja nie zauważyłem, naprawdę. Nie wiem, widzę, my sobie to w kolejnym odcinku zrobimy. Ja jestem słabym nubkiem w tą grę, zrobiłem przez cały odcinek 2000, więc no zobaczymy się w kolejnym filmie. Jak chcecie, to opiszcie, czy z Jaybreaka. Do zobaczenia. No i jestem nubem, siema.